lipa, bo przestawiałem sobie hamulce, a troszeczkę lipa. Miał być las, ale kurwa, chmurzy się. Także nie będzie lasu. Światełka sobie tu włączymy, bo jest to chyba nie wiem co się stało, ale... Nie wiem co się stało, ale pokręciłem tymi kurwa hamulcami i są lipne jak chuj. Prawy, lewy też kurwa coś kręciłem. No ale nic. Pasowałoby mi się śmignąć na lewy pas. Okay.
W sumie są hamulce, ale kurwa słabo działają. Gdzie ja chciałem jechać? O. Nie, do Home Depot nie, ale do tego, do Jovela po browara. Tędy wejdę chyba, tędy wjadę. O ty kurwa. Dobra, bo ja trzymam, ja tak nie wjadę, bo się w drzwi nie zmieszczę. Styk. Pobrowarki tylko. Haker by się sprzydał. Może mają hakera, może nie mają. Zobaczymy z drugiej strony. Okej, może by 2-0 sobie zmienię. O, bo tu jeszcze jest ten. O, sorry. Tak wygląda set w sklepie. Dobra, nie znalazłem siodełka do wseta nigdzie. To sobie zaraz zrobimy siodełko sami.
To co tu będzie lepiej pasowało? 24? Nie wiem, czy będzie to jakoś odełcho? Kurwa, będzie się zajebiście jechało. Kurde, dwa skrzyneczki by było lepsze. A na jednym da się jechać. Dobra, odpalamy. I jedziemy. Kurwa, trochę niewygodne. Thank you.
Tędy pojedziemy, tamtędy. Zajebiste siodełko. Okej, może drogą nie będę jechał. Chyba miałem za siedzenie wydawać tyle hajsu, 150 baków, a tutaj mam zajebiste darmowe. Ale tak poważnie, to muszę przejechać na drugą stronę, bo tam jest chodnik. Okej, przyjadę na drugą stronę. Tam jest chodnik, bo ulicą nie będę robił lipy. Ale chodniczkiem spokojnie sobie śmignę. Mogłem kupić dwie zgrzebeczki browara, to by mi się lepiej jechało. Wyżej bym siedział. A dobra, już nie będę wracał. Następnym razem. Trochę źle się skręca. Dwie zgrzeweczki browarka by były i siodełko super eleganckie. Thank you. Wciśniemy przycisk kulturalnie. Okej. Ops. Troszkę mało widzę. Dwie skrzyneczki. Nie chcę się już wracać, bo kurwa chyba będzie padało. Wróciłbym po jeszcze jedną skrzyneczkę, ale... Dobra. Nie można mieć wszystkiego. Kurwa pada. Ja pierdolę. Thank you.
pierdolę. Jadę na skrót. Muszę chyba przeczekać tutaj w bunkrze. Już przestało padać. Kurde, nie ma tu przejazdu. Jest przejazd. O, siodełeczko jest spoko. Teraz wam pokażę, jak to wygląda. Siodełeczko jest coś takiego. Ja sobie na tym siedzę i jadę. 150 baków za siodełeczko, a tu kupiłem za dwie dyszki. Opłacało się, opłacało się. Ciekawe, jak to wygląda, jak na tym jadę. Jak to fajnie wygląda, to nie będę kupował siodełka tamtego, tylko sobie na takim będę jeździł. Zaraz zrobimy sesję ujęciową. Stryk. Wsecik i Budweiserek. Budweiserek nie jest zły. Dobry Budweiserek nie jest wcale zły. Ok, zrobimy sobie to tutaj. Takie coś. Jak to wygląda? Stryk. I jadę. Ujęcie, ale ja myślę, że zajebiście na tym się będzie jeździło. Tylko trzeba kupić dwie skrzyneczki, będą wyższe, gdzieś takie. Wtedy siadam sobie tak i mogę zapierdalać. I to jest dobry pomysł. Będzie się tak jeździło. Jeżeli macie jakiś inny pomysł na siodełko, dajcie znać w komentarzu. Dzięki, pozdro.